Magda Gessler jest już po ślubie. Wzięła go w wielkiej i śpiewało nam 80 górali. W polskim showbiznesie to cud. Magda Gessler jest już po ślubie. Znana restauratorka poślubiła w tajemnicy swojego wieloletniego partnera Waldemara Kozerawskiego. Prowadząca kuchenne rewolucje i właściciel kliniki w Toronto znają się od ponad 40 lat. Ale parą zostali, będąc już w dojrzałym wieku. Magda Gessler, sprowokowana do wypowiedzi przez internautów, przyznała, że są już po ślubie. Magda Gessler w marcu 2022 roku ogłosiła swoim fanom, że przyjęła oświadczenie Waldemara Kozerawskiego. Mężczyzna podarował jej oryginalny pierścionek z czarnym diamentem. Jak się okazuje, para jest już po ślubie, choć dla wielu było to tajemnicą. Wyznanie sprowokowało komentarze pod zdjęciem Magdy Gessler i Waldemara Kozerawskiego, które restauratorka zamieściła na swoim profilu na Facebooku. Magda Gessler wspólnie selfie opatrzyła tajemniczo brzmiącym opisem. No i co dalej, poczekamy jeszcze ciut? Ciut i będzie z pieczątką. Wśród internautów rozgorzała dyskusja, czy Kozerawski to jej mąż, czy partner, czy narzeczony. Magda Gessler ucięła w końcu tę spekulację. Zdradziła, że są już po ślubie. Pomimo że wszystko trzymane było w wielkiej tajemnicy, ceremonia odbyła się z prawdziwą pompą. Mąż. Było wesele ekumenicznym w Krakowie na 180 osób pod Teatrem Starym. Śpiewało nam na szczęście 80 górali. Kropka. 25 czerwca obrączki i przysięga w dorożce. Wyznała Magda Gessler, która już nieraz wspominała o ceremonii, która odbyła się 19 lat temu. Jak więc widać, cuda się zdarzają. Chociaż na weselu było 180 gości, w tym zapewne osoby z pierwszych stron gazet, nikt nie puścił na ten temat pary z ust. W świecie polskiego show biznesu to wręcz niepojęte. Zobacz również. Ceny chleba oszalały. Nawet u Magdy Gessler. Magda Gessler nie zamierza z niczego rezygnować dla rodziny. Nie zrobi tego nawet dla wnuków. Nie uwierzycie, kto był Magdy Gessler na Wigilii? Film mocno zdziwił internautów.